Cześć, z tej strony Łukasz Naumowicz. Na tym nagraniu chciałem opowiedzieć Wam o programowaniu Wi-Fi Designer od Cambium Networks. Czym jest Wi-Fi Designer? Wi-Fi Designer jest bezpłatnym narzędziem, które służy do planowania i optymalizacji zarówno nowych, jak i istniejących sieci bezprzewodowych opartych na rozwiązaniach tego producenta. Cechami charakterystycznymi Wi-Fi Designera jest to, że jest to oprogramowanie, które Cambium przygotowało samo, dzięki czemu w kolejnych wersjach dodawane są nowe wzorce dla punktów dostępowych tego producenta. Aktualnie Wi-Fi Designer zawiera wzorce punktów dostępowych dla serii Xirrus oraz CN Pilot. Jakie dokładnie modele znajdziemy wewnątrz Wi-Fi Designera, zobaczymy później w trakcie naszego praktycznego how-to. Wi-Fi Designer jest zoptymalizowany pod kątem wykorzystania możliwości punktów dostępowych Cambium, korzystających z więcej niż jednego interfejsu radiowego. Po pierwsze, możecie planować dla różnych częstotliwości radiowych, czyli 2, 4 lub 5 GHz lub obu częstotliwości jednocześnie. Możecie też skorzystać z planowania predykcyjnego, zakładającego, że mamy do czynienia z jakimś określonym środowiskiem. Tutaj takich typów środowiska jest do wyboru kilka. Czym jeszcze wyróżnia się Wi-Fi Designer? Na pewno intuicyjną obsługą jest to oprogramowanie, z którego możecie skorzystać niezależnie od systemu operacyjnego, w zasadzie z dowolnej przeglądarki. Możecie wykorzystać Wi-Fi Designera z pustą mapą, na której narysujecie sami ściany, lub możecie wgrać tam swoje mapy, dopiero na których takie ściany będziecie nanosić. W jaki sposób skorzystać z Wi-Fi Designera? Rozpoczynamy od wejścia na stronę cambiumnetworks.com. Wybieramy zakładkę Products, Software i następnie scrollujemy w dół do narzędzi Wi-Fi Designer i Wi-Fi Inspector. Wybieramy Wi-Fi Designer. Oraz opcję logowania do Wi-Fi Designera. Możemy tutaj zalogować się z danymi, jeżeli mieliśmy stworzonego użytkownika wcześniej. Jeżeli tego użytkownika nie mieliśmy, to po prostu wybierzemy opcję Register a New User. Następnie wypełniamy formularz, imię, nazwisko, adres e-mail. Potwierdzamy ten adres e-mail. Dwukrotnie wprowadzamy hasło. Wybieramy kraj, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, następnie określamy segment, w którym nasza organizacja pracuje, w jakim działa oraz nasz stosunek, relacje do Cambium Networks. Wybieramy Register User. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić po zalogowaniu się do oprogramowania, to jest dodanie nowej mapy. U nas ta nowa mapa będzie nazywała się Fentest. Wybieramy sobie jednostkę miary, w której mapa będzie wyskalowana, czyli metry. Następnie określamy typ środowiska. I tutaj oprogramowanie umożliwia wybór kilku rodzajów środowisk, dla których potrafi zasymulować, w jaki sposób mniej więcej ten sygnał w takim środowisku mógłby się rozchodzić. Oczywiście bardziej dokładną mapę pokrycia uzyskamy, gdy sami narysujemy ściany i określimy ich tłumienności. W tym celu wybieramy sobie typ środowiska jako outdoors i
i następnie dodajemy naszą mapę. Możemy rozpocząć z pustym planem po prostu i na nim nanosić ściany, ale znacznie jest wygodnie wskazać swój podkład, swoją mapę, na której będziemy te ściany umieszczali. Wybieramy plik, który mamy przygotowany wcześniej na komputerze. U mnie będzie to środowisko biurowe wraz z częścią magazynową. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Mapa została dodana. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić z taką nową dodaną mapą, jest to jej wyskalowanie. Oprogramowanie samo nie rozpoznaje, ile pikseli na naszej mapie oznacza jaką odległość, w związku z tym musimy je o tym poinformować. Żeby wyskalować mapę, korzystamy z przycisku linijki. Zanim z niego skorzystam, najpierw przybliżę się trochę do wymiaru, który mam przygotowany jako wymiar referencyjny, jako wymiar odniesienia. Oczywiście, jeżeli na takiej mapie, którą będziecie używać, macie wymiary podane, sprawa będzie znacznie prostsza z tego względu, że po prostu wskazujemy już istniejące wymiary. Jeżeli takich wymiarów podanych nie mamy, to wtedy można skorzystać z jakichś punktów charakterystycznych, w których odległość możemy zmierzyć, albo w których odległość z reguły jest powtarzalna, typu drzwi, gdzie szerokość wynosi z reguły około 90 cm. Ja skorzystam sobie z tego wymiaru odniesienia, wezmę linijkę, zaznaczamy ikonę linijki, zaznaczamy początek naszego wymiaru, koniec naszego wymiaru i wpisujemy, że jest to 2,8 metra. OK, nasza mapa została wyskalowana. To, że mapa jest wyskalowana, można potwierdzić w dolnym rogu. Po lewej stronie znajduje się nam ikona pokazująca skalę naszej mapy i dopóki mapa nie jest wyskalowana, pojawia się tam informacja not available. Oddalimy sobie trochę mapę, żeby w całości zmieściła się na naszym ekranie. Ułatwi to znacznie późniejsze rysowanie, późniejszą pracę z tą mapą. O, może jeszcze jeden do przodu i zaczynamy. Mamy mapę wyskalowaną, mamy całą mapę na ekranie. Co jeszcze warto zrobić, zanim przystąpimy do pracy? W momencie, gdy będziemy symulować sobie pokrycie dla typowego środowiska, w którym wykorzystywane są laptopy, tablety, smartfony, warto jest legendę, czyli naszą skalę pokrycia, zmodyfikować sobie, żeby graniczna skala kończyła się na minus 65 dBm. Minus 65 dBm to jest ogólnie przyjęta wartość u różnych producentów, gdzie jeszcze możemy liczyć na dobre pokrycie, na dobrą jakość sygnału, dobrą jakość połączenia dla urządzeń zarówno takich jak laptopy, jak i urządzeń mobilnych. Czyli pierwsza sprawa, sobie tą skalę ograniczamy do minus 65 dBm, czyli nasze pokrycie w momencie, gdy będzie wyświetlane na mapie, nie będzie tej wartości przekraczało, będziemy mieć pewność, że ta wartość jest zachowana. Po lewej stronie możemy rozszerzyć sobie jeszcze okno dialogowe. Na tym oknie dialogowym widzimy mapy, które mamy dodane. Możemy dodać mapy kolejne, na przykład kolejne piętro, jeżeli byśmy tego chcieli, ale możemy też zmodyfikować informacje dotyczące tego, co nasza mapa pokrycia ma wyświetlać. Klikając na przycisk Change możemy zmienić częstotliwość, dla której mapa pokrycia będzie wyświetlana. Czy to będzie jednocześnie 2, 4 i 5 GHz, czy tylko 2, 4, czy tylko 5 GHz. I biorąc pod uwagę, że coraz częściej wykorzystujemy częstotliwość 5 GHz ze względu na po pierwsze wyższe prędkości, które możemy uzyskać dzięki łączeniu kanałów ze sobą oraz z reguły mniejsze obciążenie na tej częstotliwości. Z tego względu planowanie też rekomendujemy wykonywać właśnie na 5 GHz. Częstotliwość 5 GHz trochę gorzej rozchodzi się w pomieszczeniach niż fale na częstotliwości 2,4 GHz, więc jeżeli uda nam się uzyskać satysfakcjonujące pokrycie na 5 GHz, to na 2,4 GHz najczęściej ono też
będzie w porządku, jeżeli mówimy oczywiście o punktach dostępowych z antenami dookólnymi, gdzie tą charakterystykę pokrycia na 2,4 GHz i 5 GHz dla danej anteny mamy podobną. Czyli wybieramy 5 GHz, OK. I to na razie możemy sobie zostawić. Możemy tutaj zmienić jeszcze takie opcje, jak chociażby przezroczystość, po pierwsze naszej mapy pokrycia, po drugie samego planu, który mamy umieszczony, oraz wielkość access pointów, które będziemy później do naszej mapy dodawali. Chowamy sobie to okno dialogowe i przystępujemy do rysowania. Opcje rysowania znajdziecie na górnym pasku zadań. Opcje rysowania mamy dwie. Pierwszy tryb jest to rysowanie w trybie przerywanym. Drugi tryb jest to rysowanie w trybie ciągłym. Rysowanie w trybie przerywanym polega na tym, że w momencie, gdy ten tryb sobie wybierzemy, czyli zaznaczyłem teraz rysowanie w trybie przerywanym, zaznaczam początek, w którym chcę narysować naszą ścianę, oraz koniec, w którym ta ściana się kończy. W tym momencie oprogramowanie przerywa rysowanie i mogę zacząć w zupełnie innym miejscu. Tryb przerywany nadaje się świetnie do tego, żebyśmy mogli wypełnić na przykład ściany pomiędzy pomieszczeniami w tym środowisku, które chcemy sobie zasymulować. Drugi tryb, czyli rysowanie w trybie ciągłym, świetnie nadaje się do obrysowywania konturów. Niezależnie od tego, który tryb wybieracie, kolejnym krokiem jest wybranie typu ściany, która ma zostać zasymulowana. I tutaj oprogramowanie umożliwia nam wybór kilku predefiniowanych trybów. Poszczególne z nich będą różniły się od siebie tłumiennościami. I dla większości środowisk będziemy w stanie, chociażby w przybliżeniu, zasymulować takie parametry, jakie dana przegroda będzie miała. I co tutaj znajdziemy? Półka na książki, drobne przeszkody, ściana z karton gipsu, ściana z cegły, okna, drzwi oraz szyby windy. W wielu wypadkach nie trzeba dokładnie rysować w każdym miejscu, w którym znajduje się okno, czy w każdym miejscu, w którym znajdują się drzwi. Można to zasymulować podobną przegrodą, z której zbudowana jest ściana, w której to okno czy drzwi się znajdują. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby ten pomiar był dokładniejszy, to możemy poszczególne z tych elementów też sobie symulować. Trzeba brać pod uwagę to, że nad takim oknem czy nad takimi drzwiami często znajduje się podciąg, często również znajduje się ściana, więc umieszczanie zbyt dużej ilości okien też może nam przekłamywać częściowo wyniki. Wybierzemy sobie ścianę z cegły, tryb rysowania ciągłego i spróbujemy obrysować kontur naszego budynku. Przy trybie ciągłym klikam tylko w momencie, gdy zmieniam kierunek. Oprogramowanie dalej umożliwia mi rysowanie. Gdy kończymy rysowanie, chcemy zakończyć rysowanie w trybie ciągłym, należy kliknąć prawy przycisk i wyłączyć rysowanie w trybie ciągłym. I w ten sposób obrysowujemy sobie cały kontur naszego budynku. Zaczynam teraz od drugiej strony. I za moment będziemy mieli kontur naszego budynku obrysowany. Taka jest ogólna zasada, jeżeli chodzi o rysowanie tych poszczególnych ścian. Jeżeli którą ścianę narysowaliśmy za dużo, to możemy sobie tą ścianę zaznaczyć i możemy sobie taką ścianę, jeżeli jest potrzeba, usunąć. Ja wracam do Was za chwilę, narysuję wszystkie pozostałe przegrody i będziemy symulować sobie rozmieszczenie punktów dostępowych. Zakończyłem nanoszenie ścian na nasze plany. Możemy teraz dodać punkty dostępowe do naszego planu. W tym celu korzystamy znowu z paska zadań. Klikamy na ikonę punktu dostępowego z plusem. Wybieramy model punktu dostępowego. Dostępne są serie Xirrus oraz serie CNPilot. Dzisiaj wykorzystamy serię CNPilot E600.
Określamy, ile punktów dostępowych chcemy dodać. Tym razem zacznijmy od 5. I następnie rozmieszczamy nasze punkty dostępowe, pamiętając o tym, że wcześniej ustaliliśmy sobie, że nasza mapa pokrycia, czyli w lewym panelu w oknie dialogowym, że nasza mapa pokrycia obowiązuje dla 5 GHz, czyli przy 2,4 GHz ta mapa pokrycia powinna wyglądać lepiej, co możemy sobie od razu sprawdzić. Widzimy, że to się zmienia. Wracamy do 5 GHz. Planując w ten sposób, po pierwsze zyskujemy większą pewność, że nasze pokrycie będzie dobre również dla wysokich przepływności, dla standardu 802.11ac, 802.11n. I po drugie, że to pokrycie na standardzie 2,4 GHz powinno być tak naprawdę, na częstotliwości 2,4 GHz powinno być również dobre, jak nie lepsze. Jeden punkt dostępowy umieścimy tutaj i jeden w tym miejscu. Na tą chwilę należałoby się zastanowić, co z magazynem. W naszym wypadku w magazynie nie jest wymagane pokrycie na bardzo wysokim poziomie. Na pewno musimy pokryć tą część, w której magazynierzy pakują towar. To będzie zależało każdorazowo od środowiska, dla którego będziemy to planowanie robili. Dodajemy sobie więc dodatkowy punkt dostępowy typu E600 i ten punkt dostępowy po prostu umieszczamy gdzieś w tej przestrzeni, w której ci użytkownicy będą najczęściej przebywali. Gdybyśmy chcieli pokryć dodatkowo ten magazyn punktami dostępowymi, to myślę, że przynajmniej jeszcze dwa punkty dostępowe musielibyśmy zastosować. W środowiskach magazynowych istotne jest też to, co będzie składowane na regałach, które się tam znajdują, w jakim stopniu takie regały będą zapełnione. Dlatego warto jest w takim środowisku zrobić już pomiary rzeczywiste, oprócz planowania predykcyjnego, żeby zobaczyć, w jaki sposób ten sygnał będzie się propagował. Tak wygląda nasze pokrycie na chwilę obecną na 5 GHz. Gdybyśmy chcieli teraz zobaczyć, jak wygląda to również na 2,4 GHz, to możemy się przełączyć i widzimy, że to pokrycie wygląda jeszcze lepiej. Możemy też włączyć oba pasma jednocześnie. I zyskujemy obraz tego, jak po zawieszeniu punktów dostępowych w tych miejscach powinno wyglądać nasze pokrycie sygnałem dla takiego budynku. Co możemy zrobić z tym dalej? Możemy zrobić sobie oczywiście jakiś zrzut ekranu z tego, jeżeli chcemy wykorzystać ten obraz w wyższej rozdzielczości. Ewentualnie Wi-Fi Designer daje nam możliwość wysłania od razu takiego raportu na e-mail. Klikamy w tym celu w górnym pasku zadań opcję Send Email Maps. Określamy, czy interesuje nas tylko obecna mapa, czy wszystkie mapy. I wybieramy przycisk Send. W tym momencie mapy oraz zestawienie sprzętu, które wykorzystaliśmy w Wi-Fi Designerze, zostało wysłane na adres e-mail, który podaliśmy w trakcie rejestracji użytkownika. Tak wygląda przykładowy raport, który pobrałem przed chwilą od siebie z poczty e-mail. Składa się ze strony tytułowej, która informuje nas, dla kogo ten raport został wygenerowany, strony informującej nas, co raport zawiera wraz z informacją, kiedy został wygenerowany, strony zawierającej naszą mapę pokrycia z naniesionymi punktami dostępowymi oraz informacje o ilości punktów dostępowych znajdujących się na tej mapie, stronę z podsumowaniem ilości punktów dostępowych zastosowanych w ramach całego projektu oraz stronę kończącą nasz raport. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy taki raport przygotowali sami. Wystarczy wygenerować zrzuty ekranu,
wprowadzić swoją treść, takie zrzuty ekranu do tej treści dodać. No i po prostu wtedy ten raport mamy bardziej spersonalizowany. Mamy tam też informacje po prostu takie, które sami uważamy za stosowne. Możemy takie zrzuty również dodać do innej dokumentacji, którą przygotowujemy w ramach planowanego wdrożenia. Gdybyście mieli pytania dotyczące produktów Cambium Networks, poproszę o kontakt na adres lukasz.naumowicz@fen.pl lub odwiedzenie naszego serwisu b2b.fen.pl. Dziękuję i życzę miłego dnia.